Dziś jesteśmy na Roztoczu. To obszar obejmujący pas łagodnych wzniesień ciągnących się z północnego zachodu na południowy wschód. Większość terenu pokrywają lasy, mozaikowe występujące z polami, ugorami oraz ciągami zabudowy zagrodowej. Znaczna część lasów ma charakter zbliżony do naturalnego, a ich trzon stanowią lasy Roztaczańskiego Parku Narodowego, gdzie średnia wieku drzewostanu przekracza 100 lat, a płaty starodrzewów osiągają wiek 250 lat. Roztocze to najważniejsza na Lubelszczyźnie obok Puszczy Solskiej ostoja wilków i rysi. Stale przybywają tam 2-3 watahy wilków oraz 2 rodziny rysi. Występują tu także zwierzęta decydujące w występowaniu tych drapieżników, czyli na przykład sarny i jelenie. Przepiękne lasy Roztocza kryją w sobie wiele tajemnic. By je zgłębić, warto odwiedzić wystawę w krainie Buka, Jodły i Tarpana w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego. To jakby przygotowanie do wycieczki na teren parku. A to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w tym regionie. To rezerwat Szumy nad Tanwią. Prześliczne, malutkie wodospady rzeźbiące dno rzeki Tanew, przepływającej przez ten region. Tanew jest także słynnym szlakiem kajakowym, uczęszczonym ze względu na walory krajobrazowe i idealnie czystą wodę. Roztoczański Park Narodowy ma siedzibę w niezwykle pięknym, zabytkowym mieście Zwierzyniec. Zwierzyniec powstał w 1593 roku. Zalążkiem osady był dwór myśliwski rodziny Zamoyskich, zbudowany nad stawem. Niedaleko dworu funkcjonował wielki zwierzyniec otoczony wysokim płotem, w którym trzymano m.in. jelenie, sarny, łosie i dziki. Stąd nazwa miejscowości. Dziś w miasteczku latem odbywa się festiwal filmowy. Te przecudne zwierzęta to koniki polskie, tradycyjna rasa koni hodowana przez pracowników Parku Narodowego. To właśnie tutaj rozpoczęły się prace nad uratowaniem tej ginącej pierwotnej rasy konia, spadkobiercy dzikiego tarpana. Dziś te piękne zwierzęta są jedną z atrakcji Roztocza. Będąc w okolicy, koniecznie trzeba odwiedzić Zagrodę Guciów. To niezwykłe miejsce, stare, zabytkowe siedlisko, przepięknie odremontowane, gdzie każdy wędrowiec może zatrzymać się i odpocząć. Jest karczma z tradycyjnym, zdrowym i pysznym jedzeniem. Jest też skansen z przeniesionymi tu chałupami i przedmiotami codziennego użytku z okolic. Jest muzeum geologiczne, utworzone przez właścicieli w jednej z nich. Można tu zobaczyć jedyną w swoim rodzaju kolekcję meteorytów z całego świata. Coś absolutnie kosmicznego! A wszyscy, którzy zainteresowani są historią i folklorem z tych stron, powinni odwiedzić Ekomuzeum Świąteczna Kraina, w którym można przekonać się, jak żyli mieszkańcy Roztocza wiele lat temu. My odwiedziliśmy z kamerami olejarnię świąteczną. Uczyliśmy się, jak wytworzyć zdrowy olej rzepakowy. Pracowaliśmy z pomocą autentycznych 100-letnich maszyn. Zobaczcie sami na stronie www.zaogaeko.tvp.pl.